Bardzo proszę. Myślę, że przytoczone przeze mnie motto „Zacznij tam, gdzie jesteś, użyj tego, co masz, zrób, co możesz” doskonale wpisuje się w dzisiejszy jubileusz, kiedy to korzystając po raz kolejny z gościnności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w nowoczesnych i przestronnych wnętrzach Centrum Kongresowo-Dydaktycznego tej uczelni, jednocześnie będącego siedzibą tej biblioteki, rozpoczynamy 30. jubileuszową konferencję problemową bibliotek medycznych. Inicjatywa powstania bliskiej współpracy bibliotek o tym profilu zrodziła się w trudnych czasach kryzysu na fali wolnościowego zrywu z inspiracji ówczesnego rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, pana profesora Mariusza Żydowo, w poczuciu odpowiedzialności za jak najlepsze kształtowanie przyszłych lekarzy i farmaceutów. Zapoczątkowało ją zorganizowane właśnie w Gdańsku w 1981 roku spotkanie dyrektorów bibliotek głównych ówczesnych Akademii Medycznych oraz dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej. To właśnie ci dyrektorzy, których nazwiska widzą Państwa na ekranie, podjęli zadanie wypracowania takich form i zasad współpracy, by w tamtych niezwykle trudnych czasach możliwa była wymiana informacji oraz dostarczanie najnowszej literatury specyficznemu użytkownikowi działającemu w tak wrażliwej dziedzinie, jaką jest zdrowie i życie człowieka. Zainicjowano wtedy budowę modelu bliskiej i, co ważne, skutecznej współpracy, który przetrwał 30 lat, mimo wielu niesprzyjających okoliczności i zawirowań historii. Dzisiaj mamy to szczęście gościć w naszym gronie uczestników historycznego spotkania z Gdańska, właśnie panią dyrektor Józefę Delaval oraz pana dyrektora Bolesława Choworki. Wraz z upływem lat następowały zmiany w gronie dyrektorów bibliotek, lecz wzorce wypracowane przez poprzedników były kontynuowane i oto jednym z odległych owoców zasianego przed 30 laty ziarna, pielęgnowanego skwapliwie przez lata, jest dzisiejsze spotkanie. Tu mam chciałam parę zdjęć pokazać, które dzięki pani dyrektor Delaval uzyskałam z jej archiwum osobistego. Odpowiadając na pytanie, czym dla nas są te coroczne spotkania, trzeba przede wszystkim stwierdzić, że stanowią forum, na którym odbywa się merytoryczna dyskusja nad dniem dzisiejszym i przyszłością polskiego bibliotekarstwa medycznego w konfrontacji z jednej strony z potrzebami środowiska, któremu służymy, a z drugiej z dynamicznym rozwojem technologicznym następującym w otaczającej nas rzeczywistości. Są niepowtarzalną okazją do poszerzania wiedzy, wymiany poglądów oraz zdobywania nowych doświadczeń. W przygotowywanych wystąpieniach dzielimy się problemami, jakie towarzyszą nam w codziennej pracy, a przedstawiane doświadczenia poszczególnych bibliotek i rozwiązania chętnie implementujemy w swoich macierzystych książnicach. To także miejsce, gdzie rodzą się nowe pomysły, które następnie staramy się wspólnym wysiłkiem wcielać w życie. Nasze coroczne konferencje, co bardzo istotne, stanowią ważny element budujący naszą tożsamość zawodową. Wywołują twórczą mobilizację naszego środowiska i podnoszą prestiż bibliotek medycznych w polskim bibliotekarstwie akademickim. Dorobek naszych konferencji problemowych przedstawiany był wielokrotnie. Z okazji jubileuszy 10. i 20. rocznicy współpracy bibliotek medycznych uczyniła to pani dyrektor Józefa Delaval, a w czasie 25. konferencji swoje spojrzenie na dorobek naszych corocznych spotkań przedstawiły panie dyrektor Renata Birska i Renata Sławińska. W swoim wystąpieniu chciałabym się skoncentrować na konferencjach, które miały miejsce w ostatnich 5 latach. Organizatorem jubileuszowego spotkania był Ośrodek Lubelski,
a zagadnienie szkolenia użytkowników poruszane było w przeszłości wielokrotnie, bowiem jest to temat ważny wobec istotnych zmian zachodzących w obszarze wiedzy medycznej oraz na polu błyskawicznie rozwijających się technologii, a także wobec wielości źródeł, zarówno tych licencjonowanych, jak i dostępnych w nieprzebranych zasobach internetu. Po raz pierwszy w konferencji pojawił się problem edukacji przez internet. Mówiła o tym przedstawicielka gospodarzy pani dr Anastazja Śmiechowska-Karpińska, kończąc swoje wystąpienie słowami. Podsumowując, należy stwierdzić, że w e-learningu tkwi ogromny potencjał, który należałoby jak najszybciej wykorzystać również w bibliotekach naukowych. Zdanie to z perspektywy dnia dzisiejszego wydaje się zaiste prorocze. Wpisując się w tę tematykę, Ośrodek Gdański przedstawił swoje doświadczenia związane z przygotowaniem i wdrożeniem opracowanego w tej bibliotece programu obowiązkowych zajęć ze szkolenia bibliotecznego online. Warto podkreślić, że obecnie 6 bibliotek uczelni medycznych stosuje e-learning do kształcenia użytkowników, w tym także w zakresie naukowej informacji medycznej, a 2 z nich do tego celu wykorzystują platformę Moodle. I chociaż dotychczas nie powiodły się zamiary utworzenia na tej platformie ujednoliconego, wielomodułowego szkolenia, z którego mogłyby korzystać wszystkie biblioteki medyczne, to powstały materiały bazowe pod nadzorem Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Odbyły się szkolenia 2-dniowe z korzystania z platformy Moodle, które przygotowała Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także pod koniec ubiegłego roku ponad 30 bibliotekarzy medycznych uczestniczyło w e-learningowym kursie przygotowanym przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną, właśnie też poświęconą tworzeniu kursów na platformie Moodle. W jednym z wystąpień wskazano na konieczność podnoszenia kompetencji informacyjnych użytkowników naszych bibliotek, a autorki z Gdańska przedstawiły propozycje standardów w zakresie edukacji użytkowników polskich bibliotek medycznych. Niestety, mimo podjętych starań, nie udało się zainteresować właściwych decydentów tymi propozycjami. W 2007 roku Biblioteka Medyczna UJCM w Krakowie współorganizowała warsztaty IHIL. Wśród międzynarodowego grona referentów byli także przedstawiciele naszego środowiska. Braliśmy również udział w sesji posterowej. Z pewnością było to bardzo ciekawe doświadczenie oraz okazja do poznania, jak działają i co robią w obszarze edukacji nasze koleżanki i koledzy z innych krajów europejskich. Rok później gościli nas bibliotekarze z Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się biblioteki cyfrowe oraz repozytoria, które obecnie odgrywają coraz istotniejszą rolę w komunikacji naukowej, przynoszą szybki przepływ informacji i skutkując przyspieszeniem cywilizacyjnym. Przyglądaliśmy się także potrzebom użytkowników bibliotek medycznych w zakresie dostępu do źródeł, statystykom ich wykorzystania, zastanawiając się, jakie są granice inwestowania w dostęp do wiedzy wobec stale rosnących wydatków, jakie ponosimy corocznie na zakup baz danych. W 2 referatach przygotowanych przez gospodarzy usłyszeliśmy, jak współpracę z biblioteką widzi lekarz i użytkownik, a jak tą samą współpracę widzi bibliotekarz. Pojawił się również temat możliwości pozyskiwania przez biblioteki środków zewnętrznych, a gospodarze konferencji podzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji projektu Regionalnego Centrum Informacji Medycznej stworzonego właśnie przy wsparciu funduszy europejskich. W czasie 17. konferencji, która odbyła się w Łodzi, powrócił temat edukacji zarówno użytkowników, jak i bibliotekarzy. W jednym z referatów przedstawiono wykorzystanie e-learningu w dydaktyce, zwracając uwagę zarówno na zalety, jak i wady tej metody, a także na konieczność prawidłowej ewaluacji wyników e-szkoły. Przedstawiono doświadczenia z prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, a koleżanki z Lublina i Wrocławia porównały efektywność szkoleń prowadzonych w formie tradycyjnej i elektronicznej. Jednym z wątków konferencji był stan obecny bibliotek medycznych w Polsce i ich plany na przyszłość. Zasoby biblioteczne na wyciągnięcie ręki, model własnościowy, a model otwarty, to
to temat kolejnych konferencji, na której spotkaliśmy się we Wrocławiu. Coraz większa liczba bibliotek medycznych, uzyskując nowe, przestrzenne siedziby pozwalające na udostępnianie zbiorów w wolnym dostępie, staje przed decyzją wyboru klasyfikacji, według której posiadane książki zostaną ustawione na półce. Bibliotekarze z Poznania i Szczecina podzielili się swoimi doświadczeniami w tej kwestii. Jeszcze raz podjęliśmy temat bibliotek cyfrowych i digitalizacji zbiorów, między innymi w aspekcie obowiązującego prawa autorskiego oraz repozytorium i czasopism medycznych publikowanych w ramach ruchu Open Access. Ostatni wygłoszony we Wrocławiu referat zawierał refleksje bibliotekarzy z Biblioteki Medycznej CMUJ z ponad półtorarocznej współpracy z bibliotekarzami norweskimi, której efektem jest właśnie podręcznik, o którym mówiła pani dyrektor Piotrowicz. Ubiegłoroczna 29. konferencja odbyła się w Szczecinie. Po 2 latach od konferencji w Łodzi ponownie zajęliśmy się zagadnieniem edukacji, w tym kompetencji i dróg rozwoju zawodowego bibliotekarzy działających w bibliotekach medycznych. W wystąpieniach próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, jesteśmy, dokąd zmierzamy, a także czy i jakie możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji mają bibliotekarze medyczni. Bardzo istotny problem braku jednolitości zasad, według których poszczególne biblioteki sporządzają analizy bibliometryczne dorobku naukowego, został podjęty przez gospodarzy w referacie Renaty Klimko i Dagmary Budek. Autorki dokonały bardzo wnikliwej analizy danych uzyskanych z badań ankietowych przeprowadzonych w 11 bibliotekach uczelni medycznych. Z przygotowanego opracowania wynika niestety, iż rozbieżności dotyczą właściwie wszystkich aspektów wykonywania analiz bibliometrycznych, począwszy od tego, jakie typy publikacji są punktowane, a skończywszy na tym, według jakich zasad. Wobec powyższego nie można mówić o jakiejkolwiek porównywalności danych przygotowywanych na przykład na potrzeby Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów czy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podejmowane w przeszłości próby ujednolicenia tych zasad, między innymi w 2008 roku również w Szczecinie, nie przyniosły spodziewanych efektów, podobnie jak bardzo liczna korespondencja pomiędzy CK i ministerstwem. A teraz chciałam Państwu zaproponować trochę statystyki. I co? Nie chcę się przebić. Zdecydowanie się zawiesił. Nie wiem, czy mogę prosić o pomoc, bo nie działa. A nie. W ramach corocznej konferencji od 1982 roku wygłoszono łącznie 308 referatów, a ich liczba w poszczególnych przedziałach czasowych dynamicznie wzrastała. Wynika to oczywiście z faktu, iż zmieniały się nasze możliwości organizacyjne i potrzeby wspólnych dyskusji. Już nie musimy wynakarmić uczestników konferencji, użyczać swoich kartek na mięsa, ani osobiście robić kanapek. Chociaż nie tak dawno, bo chyba 2 lata temu, na spotkaniu dyrektorów pani Aniela Piotrowicz poczęstowała nas przygotowanymi osobiście pysznymi frykasami. Jak widać, systematycznie rośnie również liczba wystąpień przedstawicieli producentów lub dostawców licznych produktów dla bibliotek. W swojej krótkiej analizie chciałabym bardziej szczegółowo przyjrzeć się konferencjom, które odbyły się w ciągu ostatnich 10 lat. Konferencje trwały najczęściej 2,5 dnia, ale o dzień krótsze były konferencje w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie. Najmniej referatów wygłoszono w Gdańsku w 2004 roku 12, najwięcej w 2009 w Łodzi, bo 25. Z łącznej liczby 86 wystąpień sponsorów, najmniej było ich w Gdańsku i Bydgoszczy, bo po 9, najwięcej w aż 19 w Białymstoku. W ciągu ostatnich 10 lat wysłuchaliśmy łącznie 161 referatów. W
138 wystąpień powstało w bibliotekach medycznych, z czego 117 przygotowano w uczelniach o tym profilu, 17 w bibliotekach instytutowych, a 4 w głównej bibliotece lekarskiej. Na konferencjach występowali również prelegenci spoza naszego grona, było ich 19, w tym troje z zagranicy. Co znamienne, fakt bycia organizatorem konferencji był czynnikiem mobilizującym do przygotowania wielu wystąpień. Tak było w przypadku konferencji w Lublinie, Wrocławiu i Szczecinie, gdzie gospodarze przedstawili po 4 referaty. Kolejny wykres przedstawia aktywność konferencyjną ośrodków według liczby przygotowanych referatów. Przoduje ośrodek w Poznaniu, na drugim miejscu jest Gdańsk i Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, a na trzecim ośrodek lubelski. W minionych 10 latach w pisanie referatów było zaangażowanych łącznie 97 osób, czyli co piąty bibliotekarz akademicki był w analizowanym okresie autorem lub współautorem wystąpienia. Wśród ogólnej liczby autorów najliczniejsze grono stanowią przedstawiciele Biblioteki Medycznej z Krakowa, 13 osób, 12 autorów pochodziło z ośrodka poznańskiego, a 10 z wrocławskiego. Spośród bibliotek instytutowych w badanym okresie tylko bibliotekarze z 3